Rząd pracuje nad projektem zmian, które umożliwiłyby produkcję w ramach rolniczego handlu detalicznego na cały kraj. Zakłada on, że taka produkcja i handel nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne. Dlatego, że podlega ona urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej lub Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także unijnym przepisom prawa żywnościowego. RHD jest kontrolowany jak każdy inny produkt rolno-spożywczy, z tym, że są troszkę mniejsze wymagania do tych drobnych producentów. To jest uregulowane przepisami. Wymagania są tylko pod tym względem zmniejszone, żeby ułatwić tym małym dostosowanie się. Wiadomo, nie jest to produkcja na dużą skalę, gdzie można sobie wyposażyć zakład w drogie maszyny, urządzenia. Niejednokrotnie produkcja jest prowadzona w warunkach domowych i to jest zgodne z przepisami. Natomiast producenci muszą się zarejestrować, muszą spełniać wymagania przepisów dotyczących przede wszystkim zdrowia, zdrowotności, czyli unijne przepisy dotyczące jakości zdrowotnej, krajowe przepisy dotyczące jakości zdrowotnej i to, co my kontrolujemy, to są przepisy dotyczące jakości handlowej. Powiatowy lekarz weterynarii działa na podstawie konkretnych przepisów i kontroluje stan higieniczny pomieszczeń, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego. Sprawdza, czy osoba, która produkuje takie produkty i inne osoby, które biorą udział w produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, posiadają orzeczenie lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do kontaktu z produktami pochodzenia zwierzęcego. Sprawdza również, czy ta woda, która jest używana przy produkcji, jest zdatna do spożycia dla ludzi, czy przeprowadzane są badania mikrobiologiczne żywności, która jest produkowana w ramach rolniczego handlu detalicznego. Oczywiście też oznakowanie, o którym mówię, bo nie może być tak, że produkt jest nieznany. Szczególnie na przykład, kiedy spożywają takie środki spożywcze alergicy, tak? Wtedy istnieje duże niebezpieczeństwo, że produkt może im zaszkodzić. Czy zatem wieprzowina z rolniczego handlu detalicznego to bezpieczny produkt dla klienta? Moim zdaniem jest pod tym względem bardziej bezpieczny, że jest to produkcja lokalna i każdy, kto kupuje takie produkty, może się osobiście dowiedzieć o danym producencie i ten producent jest znany, nie jest anonimowy jak wielkie korporacje. Natomiast nie mówię, że żywność produkowana przemysłowo nie jest bezpieczna. Jest bezpieczna jak najbardziej, ale ta jest równie bezpieczna. Może być tak, że z powodów niespełnienia wymagań weterynaryjnych, wymagań higienicznych, na przykład też przy braku oznakowania, gdzie klient ma prawo domagać się informacji odnośnie kupowanego produktu, taka działalność może zostać przez powiatowego lekarza weterynarii zawieszona. Czasowo albo całkowicie, jeżeli istnieją ku temu przesłanki. Produkty wprowadzone na rynek w rolniczym handlu detalicznym w zasadzie przy informacjach na opakowaniu nie powinny się różnić od innych produktów. Czyli musimy mieć nazwę tego produktu, kto go wyprodukował, czy znajdują się w nim alergeny, kiedy został taki produkt wyprodukowany, jaki ma termin przydatności do spożycia i oczywiście powinien znajdować się na nim numer weterynaryjny. Przy rolniczym handlu detalicznym taki numer to jest 35, który jest z kolei piątą i szóstą cyfrą w numerze weterynaryjnym. W
Wtedy wiemy, że to jest produkt wyprodukowany lokalnie, na terenie danego powiatu i jest wprowadzany właśnie do obrotu w ramach prowadzonego rolniczego handlu detalicznego. Między innymi o tym, jak powstają wyroby wieprzowe w lokalnych gospodarstwach, powiemy w kolejnym odcinku cyklu Rolniczy handel detaliczny.